Po tej całej aferze, która wyniknęła po nagraniu właściwie Dody i Marysi, że nie chcesz, że nie zostały wpuszczone do montażowni, ty się w jakiś taki sposób też uaktywniłeś na Instagramie. Czy to była pewnego rodzaju jakaś, nie wiem, chęć obrony, czy powiedzenie po prostu swojego zdania? Krytycznie na to zachowanie patrzę Doroty i Marysi. Obydwie pokazały, że nie nadają się do biznesów. W tym momencie przestał być konflikt na linii Emil-Dorota, Emil-Marysia, tylko w to zaangażowany był produkt, jakim jest film, który powstał z prywatnych pieniędzy. Moich inwestorów czy widzów, którzy idą do kina, nie interesuje, czy ja się kocham z Dorotą, czy się nie kocham, czy się kłócę z nimi, czy się nie kłócę. To sobie mogą przejść na portalach plotkarskich albo w mediach. Kupując bilet do kina, to osoby mają przyjść i dostać gotowy produkt, jakim jest film. I żadna osoba, która myśli o biznesie, nie będzie wykorzystywała swojego produktu do tego, żeby uderzać w niego drugą osobę. Bo to przede wszystkim antybiznesowe. Wtedy musiałem zabrać głos. Ale te panie nie powiedziały, że próbowały dostać... Ten film no właśnie został, o to ci chodzi, o to mi też chodzi. Nie powiedziały tego, że próbowały dostać się do mojej postprodukcji, wysyłając uprzednio maile, SMS-y, tylko nie mówcie nic Emilowi. Dlaczego te informacje się nie dostały do mediów? Jestem współwłaścicielem tego filmu. Więc to ci ludzie bazują na relacjach ze mną. Te panie miały wejście wszędzie, bo ci ludzie znają mnie. I tu nie chodziło właśnie o przeciąganie liny, kto ma rację, kto nie ma racji. Tylko chodziło o to, żeby postępować wspólnie, a nie solidarnością jajników. Tylko ten film przede wszystkim jest biznesem. Są producenci, jest reżyser i każdy będzie znać swoje miejsce w szeregu. Wszyscy mogliby wszystko zrobić, w swoim zakresie, tylko potrzeba do tego konsultacji. To nie jest tak, że jest jeden producent, który ma monopol na rację w przestrzeni publicznej i w zakresie realizacji filmu. Tylko pewne rzeczy można ustalić w domu, w firmie i wyjść z nimi do realizacji, a nie robić to za plecami pana Emila. A czy od tamtej sytuacji, nie wiem, zamieniliście słowo z Marysią, która dzisiaj też tutaj jest i z którą już rozmawiałem? Bardziej z Dorotą rozmawiałem. Z Dorotą wszystko ustalałem. Więc z Dorotą jesteśmy w rozmowach. Film, tak jak one chciały film zakończyć, tak film został zakończony. Tak jak ja chciałem, żeby ten film zrobił, tak został zrobiony. To, co było do tego filmu dopowiedziane dookoła, dalej, jest troszeczkę nadużyciem tego wszystkiego, co one mówiły. Ale nie się dzisiaj tej brudnej energii przerzucać na ten wywiad. Mam poprawne relacje z obydwoma paniami. Szczególnie zależy mi na tym, żeby mieć poprawne relacje z Dorotą. Jest to moja eks-małżonka. Jest to, jakby nie było, współwłaścicielka tego filmu, współproducentka i mam nadzieję, że jest z tego filmu zadowolona. To w takim razie dlaczego jej tutaj nie ma? Te pytanie trzeba skierować do niej. Ja do niej dzwoniłem dwukrotnie, żeby przyszła. A była tutaj, o 18 tutaj była dzisiaj. Była tu dzisiaj. Liczę, że jeszcze się pojawi. Słyszałem, że podobno coś tekturowego ma się pojawić, też, jako Doda. Tak, chciałbym to zobaczyć. Nawet może sobie zrobię z nią zdjęcie.